Witam hodowczynie hodowców. Czekamy na lot. Mamy 1 czerwca. Gołąbki lecą na Udenburg. 550 km w poniedziałek. Wszystkie gołąbki dałem. Tutaj zostały tylko takie gołąbki, co podochodziły w tygodniu. Także one zostały, a tak poszło wszystko. Czekamy. Także lot zapowiada się trudny, bo dosyć wieje. Pogodę mamy fajną, no bo bez chmurki, ale chociaż takie bez chmurki to też nie za dobrze. Wiaterek, tak jak widać, jest boczny. Widzimy po drzewach, że dobrze wieje. No zobaczymy, czekamy, co to wyjdzie. Bardzo dużo gołębi rocznych u mnie poszło. No bo tylko tym się muszę zasilać niestety. Musimy poczekać, żeby stado się troszkę obstarzało. Na razie musimy się opierać na tych rocznych. Myślę, że gołębie zostały przygotowane. Wszystko zrobiłem, co potrzeba. Resztę muszą pokazać one. I tyle. Także na razie Was pozdrawiam i wrócimy na lot. No i mamy 13 godzina. Wiatr się zerwał. Bardzo duży. No i co mogę powiedzieć? Nie słychać, żeby gdzieś były gołębie. Także czekamy dalej. Zobaczymy, co to wyjdzie z dzisiejszego lotu. Ale myślę, że będzie ciężko. No i mamy pierwszego gołąbka. Chodź, 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 chodź. O, chodź, 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 chodź. Pierwsza sztuka jest, dwa są. Zobaczymy. Chodź, 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 chodź. Masz, trzymaj. Dobra, jedno jest. Chodź, 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 chodź. A ten drugi chyba nie mój. Gołąbek jest. Dobra, jeden się pokazał. Czekamy dalej. Jeden był nie nas. Trzylatek. Ciężki lot będzie ciężki, bo tam pojedyncze sztuki gdzieś u kolegów są, ale to pojedyncze. U jednego kolegi chyba z pół godziny temu jeden się pokazał i cisza, także lot chyba będzie wymagający. No i czekamy dalej. Dosłownie tam z 2 minutki. Jest drugi. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Także mamy 2 gołąbki na tą chwilę. No ciężko, ciężko będzie. Boję się o te roczniaki, które wsadziłem, no ale zobaczymy. Wiaterek popsuł wszystko. No i 2 dni w kabinie. Zobaczymy. Także na razie mamy 2 gołąbki. No i mamy kolejnego gołąbka, ale minęło z 10 minut, także... Chodź, 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 chodź! Też 3-latek, na razie jak żadnego rocznego. Chodź, 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 chodź! Na razie 3 gołąbki, 3-latki. No nie trafiliśmy. Ten lot nie był na roczne gołębie. Okazał się ciężkim. No nic. Zobaczymy, co wyjdzie dalej. U
konkurencji też tam, no kapią te gołębie, po prostu kapią. No i czekamy dalej. Oj, też minęło z 5 minut i kolejny gołąbek usiadł. Chodź, kać, 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 kać. A, ciać, 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 ciać. Teraz dwulatek, czyli czwarty gołąb. Tak co 5-10 minut sztuka siada. Ale według przewidywań, no, mogłoby być zawsze lepiej. Czekamy dalej. No i kolejny siada. No ale też minęło ze 4 minutki. I nadal nie mamy nawet jednego rocznego. Czekamy dalej. No i tak to wygląda. Bardzo ciężki lot. Na tą chwilę jeszcze nie ma nawet jednego rocznego. U konkurencji jest podobnie, nie jest inaczej. Może tam ktoś tam lepiej odbił, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dużo ludzi ma to samo. Są tacy, co nawet nie mają w ogóle gołębi jeszcze. A już mamy po 15 godzinie, także lot nieudany do historii, na półkę na te gorsze loty. Oby się jak najwięcej zeszło tych gołąbków. Pozdrawiam, dobry lot. No i mamy godzinę 17, tak jak widać. Ze 3-4 roczne są, resztę brak. 3 latki są wszystkie. Także no, troszeczkę zawaliłem sprawę. No bo tak jak mówię, brak mi doświadczenia w tych lotach. No niestety. Koledzy, uczę się na swoich błędach, ale szybko się uczę. Następny raz takiego czegoś nie wykonam. O, mamy gołąbka jeszcze jednego. Proszę. Taki upierdzielony. A, to akurat Piotka bugały. No, jak Piotrek oglądasz, to masz, wróciła ta twoja samiczka. Także pomalutku, tak jak widzicie, się schodzą. Gołąb on macie, widzicie, teraz jest która godzina, wrócił po locie, proszę bardzo. Jak wygląda? Nie jest zajechany, no przygotowane były. Przygotowane były. Jak najbardziej, zrobiłem chyba wszystko. No niestety wiaterek popsuł. Hodowcy wiecie dobrze, jak to jest z bocznym wiatrem silnym. No zepchnęło te gołąbki na dół i no... Mam nauczkę na przyszłość. O, tam troszeczkę przysłabła. Mam nauczkę na przyszłość, tak? Wyciągnę z tego wnioski i na pewno. Nie będę rocznych gołąbków wkładał, będę oszczędzał na takie wiatry. Po prostu pod wiatr by było lepiej, no niż z bocznym. Zepchnęło te gołębie, bo cały oddział nie ma gołębi. Naprawdę to nie to, że ja, koledzy podawali po 50, mają po 17 gołębi. Rzadko kto ma 50%, są hodowcy, co nie mają w ogóle gołębi, przykładowo, no, nie będę mówił nazwiska, ale są tacy, że dali 50, mają 2. No niestety, bomba tak zwana ma swoje prawa, nikomu tego nie życzę, oczywiście, no, nawet najgorszemu wrogowi, bo wiadomo, to jest nasza hodowla. Co chodzi o te wszystkie śliskie takie komentarze tam, że środki, nie środki. Środki pomagają się ścigać, ale no, środki to nie jest szabla w dłoń do walki. No, że po prostu gołębie dzisiaj walczyło o przetrwanie. U każdego tak było, że pokazała się sztuka, 10 minut przerwy i znowu. Także no, no nic, no, wyciągamy wnioski, bawimy się dalej. Jak widzicie, mam jeszcze co wkładać, spokojnie. Jeszcze się na pewno zlecą gołąbki jutro, ja jestem tego pewny. Bo wiem, jak gołębie są przygotowane. No bawimy się dalej. Ten filmik też tutaj zaraz montuję, wam wrzucę, zobaczycie sobie. Tak jak to obiecałem, że będę, czy lepiej, czy gorzej, też będę was o tym informował. No każdy wie, jak to jest. Zgubiło mnie to, że mam za młode stado. No i mało mam doświadczenia w tym. I tyle. Ale zabawa będzie dalej trwała, na spokojnie.
Na pewno jeszcze coś wróci. Skompletujemy. I będziemy działać. Gdybym wrzucił same te trzy latki, to, no, to miałbym komplet i dość szybko. No. Może takie gołębie słabe mam. Nie wiem. Zobaczymy. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobry lot. Trzymajcie się wszyscy.